Dzień dobry. Na początku tego roku szkolnego obiecaliśmy Wam, że będziemy także wykonywać filmy dla klasy czwartej, tak? Tam jest przyroda i jak najbardziej już kilka takich lekcji wypuściliśmy z początkiem tego roku. Tak. Prawda? Był warsztat przyrodnika, trochę opowiadaliśmy. Pamiętasz już? Tak, bardzo to była ciekawa lekcja. A dzisiaj, kochani, wracamy do klasy czwartej, do przyrody, ale jak najbardziej będzie temat geograficzny. Bo odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, czy wszystkie skały są twarde? To jest bardzo dobre pytanie, no i jak się domyślam z lekcji, poznamy odpowiedź. Zapraszamy na lekcję! Geografia ze świnkami! No, zobaczcie, już tutaj jakieś skały chyba właśnie pani położyła, żebyśmy widzieli. No i one się różnią twardością, tak? O, pięknie. Już nawet niektórzy zauważyli właśnie cechy charakterystyczne, czym różnią się między sobą skały, a nawet minerały, z których zbudowane są skały. A na początku jeszcze chciałam króciutkie wprowadzenie. Słuchajcie, często się mówi, używa takiego powiedzenia, że coś albo ktoś jest twardy jak skała. Co oznacza, że jest taki nieugięty, niezłomny, tak? Silny. A jeżeli chodzi o odniesienie tego właśnie powiedzenia do geografii i właśnie do skał, to okazuje się, że właśnie nie wszystkie skały są twarde, bo będziemy mieć oczywiście takie, które są. Będziemy mieć skały też bardziej miękkie, plastyczne, a nawet sypkie. Czyli jak zobaczycie, odpowiedź na to pytanie w zasadzie już na początku jest rozwiązana. Czyli już wiemy, że nie wszystkie są twarde. Już wiemy, że nie wszystkie i że będziemy się oczywiście na tym skupiać. Na początku oczywiście, no trudno mówić o skale, nie wiedząc co to jest. Słuchajcie, to jest takie naturalne, powstałe zbiorowisko minerałów. Może być skała zbudowana z jednego minerału, albo właśnie z kilku, z wielu. Generalnie skały nam budują skorupę ziemską, czyli taką tą zewnętrzną powłokę ziemi. Nie wszystkie widać gołym okiem. Często na nich jest gleba, a na glebie przecież wyrastają rośliny. Ale jak się dobrze przypatrzymy, jedziemy na jakąś wycieczkę, to możemy takie skały spróbować rozpoznać. Po dzisiejszej lekcji myślę, że będzie Wam łatwiej. Taka ciekawostka. Czyli zobaczcie, że geograficzny temat też jak najbardziej, chociaż jest temat dla przyrody. No tak, ale przyroda też, częścią nauki właśnie przyrodniczej jest geografia tutaj. Słuchajcie, taka ciekawostka, że jest nawet taka specjalna nauka o skałach, gdzie się właśnie zajmuje ich składem, właściwościami, tak, różnymi i to jest petrografia. Ale to taka tylko ciekawostka. Natomiast pytanie moje do Was, zarówno do moich świnek, jak i do Was, słuchajcie, jakiekolwiek, czy znamy skały, czy potrafimy je nazwać, czy może właśnie widzieliśmy, a może już nawet trochę więcej o nich wiemy. Nie wiem, czy moi tutaj milusińscy ja coś... Ja się właśnie zastanawiam, bo często mówiliśmy, jak na różnych lekcjach geografii, że są różne skały. Tak. I tam mi się kojarzy, że coś tam było... Wapień? Dobrze. Jest taka skała? Tak, dokładnie, jest wapień. Jest skała wapienna, no i... wapień, ale... Ja jeszcze sobie przypomniałam, że jak mówiliśmy o Wyżynie Lubelskiej, tam były takie wąwozy i tam mówiłaś, że są takie skały lescy. Tak, lesowe skały, tak, les. Dzisiaj też o nim wspomnimy, oczywiście. Nie, zapamiętałam. Nie. Bo mi się les kojarzy z tym piaskiem Lessi. Dlatego zapamiętałam. Ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić, aczkolwiek skojarzenie jest jak najbardziej tutaj poprawne. Ważne, żeby zapamiętać. A skojarzenia są dobre do zapamiętywania. Oczywiście, łatwiej chyba się tak uczyć też poprzez zabawę, poprzez skojarzenia. I na pewno znacie, słuchajcie, tę skałę. Wiele razy ją oglądacie, chociażby, no niestety, odwiedzając cmentarze. Tam różne właśnie płyty, tak, pokryte. Mamy tutaj, wiemy co to jest? To jest ten granit. Bardzo dobrze, to jest granit. A jeszcze też czasami jest kostka taka chodnikowa. Kostka chodnikowa jak najbardziej. Wszystko się zgadza, kilka przykładów mamy, a dzisiaj poznamy sobie więcej. Czyli skały, wiemy, że zbudowane są z minerałów, a teraz te minerały, które je budują, słuchajcie... A właśnie chciałam zapytać, o to te minerały? No to jest kolejne... Się zapytać, nie ma się co wstydzić. Nie, na pewno tak nie jest, słuchajcie. A zresztą kto pytanie błądzi. Minerały, czy takie cząstki, które w sposób naturalny, tak, powstały właśnie w przyrodzie. I jak widzimy tutaj cały zbiór minerałów możemy też zobaczyć. Zobaczcie, jakie kolorowe. Kolorowe, różne właśnie. One się między innymi, już powiedzieliście na początku, że będą różnić właśnie między sobą, chociażby, słuchajcie, barwą, tak jak widać, ale też widzimy, że mają różne twardość. Tutaj może trochę mniej jesteśmy to w stanie stwierdzić na pierwszy rzut oka, trzeba by dotknąć. Albo czymś walnąć i sprawdzić, czy się rozpadnie. Zarysować dokładnie. Czy na przykład połyskiem. To takie też są różne, słuchajcie, rodzaju pamiątki, które możecie pozbierać właśnie, gdzieś zakupić, będąc chociażby na wakacjach.
lokacjach, tak? Jak widzimy, minerałów różnego rodzaju bardzo, bardzo dużo. One się między sobą oczywiście różnią. Są też takie, które właśnie budują nam właśnie skały przede wszystkim, czyli są głównymi minerałami takimi skałotwórczymi. Możemy na przykład wyróżnić te najbardziej takie znane, powszechne, jak na przykład kwarc. Mamy go tu na pewno, o tutaj ten pierwszy, czyli taki bezbarwny, zobaczcie, przezroczysty składnik właśnie wielu też skał, między innymi tego granitu, o którym dzisiaj już zaczęłam mówić, tak, czy piasku właśnie kwarcowego, ale na przykład odmianą takiego zadymionego kwarcu będzie nam tutaj występujący morion, mamy też taki. Tak? Taka ciekawostka. Będziemy mieć na przykład też czasami wykorzystane w jubilerstwie, w różnych ozdobach, jakichś biżuteriach, tutaj tygrysie oko, które mam na sobie. To jest oko prawdziwego tygrysa? Nie, to się tylko tak nazywa ze względu na efekt. Już myślałam, że jakiś biedny tygrys mu wydupa. Nie, absolutnie. Albo jakieś właśnie bransoletki, biżuterie. Możemy mieć, słuchajcie, na przykład kalcyt, też go tutaj widziałam, że mam na swojej tablicy. Też taki kruchy, przezroczysty, też właśnie składnik różnych skał, wapieni, marmurów, ale możemy mieć fioletowy, piękny, też odmiana kwarcu, zobaczcie, taki też i przezroczysty, i fioletowy, piękny minerał, który możecie obserwować, też zakupić, mamy też malachit chociażby. No to mi się bardzo podoba. Tak, mi też piękny kolor czarny, charakterystyczny onyks, który też możecie gdzieś zobaczyć, znaleźć albo właśnie podglądnąć, czy mama, czy jakakolwiek kobieta, biżuterię przecież nosimy, panie drogie. Tam mamy różnego rodzaju też kamienie szlachetne, minerały, jak na przykład turkus. Mamy, o tutaj słuchajcie, już nawet szafir i diamenty. A diamenty pokazuję specjalnie, bo to, kochanie, bardzo rzadki minerał. Najtwardsza w ogóle znana substancja, która występuje nam w przyrodzie. No i jest to, słuchajcie, odmiana w ogóle węgla, tak jak grafit. A oszlifowany taki diament, to tu brylanty, słuchajcie, bardzo pożądane przez kobiety. No jest takie powiedzenie, nie? Że coś jest nieoszlifowanym diamentem. O, właśnie. Czyli, że ma na przykład talent jakiś, tylko jeszcze musi trochę poćwiczyć i wtedy... Dokładnie tak. Diamancikiem. Czyli zobaczcie, na pytanie kolejne, w zasadzie czym są minerały, wiemy, jakie znamy, na pewno poszukacie dobrze, może wśród właśnie pamiątek, to zobaczycie, że znacie, będziecie znać może właśnie kryształ górski, może też agat, może kwarc różowy ktoś zna, albo jakiś jaspis się pojawi, tak? Takie ciekawostki, zobaczcie, one czasami mają wspólną nazwę, a zupełnie inaczej też wyglądają, bo... Są różne odmiany. Ja nawet mam taki jaspis dalmatyński, słuchajcie, zobaczcie w kropeczki, jak piesek, nie? Taki ten charakterystyczny, co znamy. Troszkę podobny do tej, tutaj, co pokazywałaś. Tak, tak, troszkę podobny. Albo właśnie agaty, też różnego rodzaju, jak najbardziej. Czyli jak widzimy, mamy bardzo dużo różnych minerałów, które między innymi nam też będą budowały właśnie skały. I kochani, teraz opracowano taka też ciekawostka, że jest taka skala, która nam pokazuje twardość tych różnych minerałów. No, mamy te najbardziej, zobaczcie, miękkie, które nawet dałoby się zarysować z łatwością paznokciem. Tutaj albo pazurkiem. Albo pazurkiem, dokładnie. I im idziemy dalej, tak, do tej 10-stopniowej, najbardziej twarde, w tym, jak już mówiłam, najtwardszy na świecie diament. Czyli to nam pokazuje, jak bardzo odporna jest dany minerał na zarysowanie właśnie jakimś innym przedmiotem. Czyli jak jakaś pani dostanie na przykład kolczyki diamentowe i przez przypadek jej spadnie i się rozbije, to już wiadomo, że to nie był diament, tylko podróba, bo diament jest twardy. Diament jest twardy, dokładnie tak. I tutaj tak jak mamy, że daje się zarysować, zobaczcie, tylko nawet innym diamentem. Także taka ciekawostka przy okazji też. No i dzisiaj, w dzisiejszej lekcji, oprócz tego, że już te skały, te minerały jesteśmy w stanie sprawdzać, a jak czegoś nie wiemy, to zawsze możemy... spojrzeć na atlas minerałów i tam zasięgnąć fachowej już wiedzy, konkretnie dużo tak pasjonatów bym powiedziała nawet, to kochani, musimy też wiedzieć, że właśnie skały powstają w różny sposób, tak? I minerały, które je budują w tym momencie też. My oczywiście nie będziemy omawiać tutaj wszystkich rodzajów, bo byśmy tu bardzo długo spędzili czas, nie o to chodzi. Dzisiaj skupimy się na tym, że podzielimy sobie te skały, które tutaj mamy, niektóre się będą pokazywały na prezentacji, ze względu na to, jak ściśle przylegają do siebie te ziarna minerałów. No bo wiemy, że niektóre są bardzo ściśle zespolone, że w zasadzie tworzą nam taką bryłę, tak? Taką skałę. Że się nie da przed ręką rozłupać. No i będzie ciężko właśnie coś takiego zrobić. Tak, szkodnie, mandarynkę. Są też takie skały, które będą bardzo plastyczne, jak na przykład glina.
czyli będzie się dało je też uformować z nich na przykład pod wpływem wody i to będą skały zwięzłe, ale są też takie skały luźne, gdzie ziarenka są w ogóle niezespolone i w zasadzie możemy prawie że zobaczyć, jakie poszczególne się znajdują. I to na przykład piasek. A no tak, bo piasku, no można zrobić babkę z piasku, a wystarczy trącić łapką i się rozpada, czyli to jest luźna skała, tak? No właśnie. A nie wiedziałam, że piasek jest skałą. No widzicie, no jak najbardziej tutaj się dzisiaj można dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jaka jeszcze uwaga moja geograficzna, słuchajcie, potocznie często mówimy, że jakiś kamień leży, w geografii mówimy, a to fachowo, że jest to skała. No i właśnie przechodzimy sobie teraz do tego podziału, gdzie te skały występują, czym się charakteryzują. Na początku bierzemy pod lupę skały lite. Czyli skałą taką litą. Takie bardzo właśnie zwarte. Tak, bardzo zwarte. Słuchajcie, tutaj bardzo zespolone, to mówiliśmy, tak? Mocno ze sobą ziarna minerałów. Silnie tak zespolone, że w zasadzie bardzo mocno do siebie przylegają, jak widać na przykładzie właśnie granitu. Można, słuchajcie, pokruszyć je za pomocą w zasadzie narzędzi. Tak w dłoni, jak mówimy, łapką się nie da. A jakbyś tak? Młotkiem walnęła? No właśnie, jakby młotkiem tutaj zadziałała, to jest zupełnie co innego. I takim przykładem właśnie skały dobrze znanej granit, jak widzimy, oczywiście jest to skała też bardzo powszechna, złoża granitu, tutaj przy okazji mapy się też będą pokazywały, żebyście też mieli pojęcie, gdzie występują. Na przykład na powierzchni widzimy na obszarze tak Dolnego Śląsku, tak, ziemia kłodzka, ale też kochani Tatry, bo musimy wiedzieć, że przecież jest taka lekcja też na naszym kanale o Tatrach i tam mówimy między innymi o Tatrach Wysokich, co prawda jest to klasa piąta, ale można zerknąć. No i właśnie Tatry Wysokie jest zbudowane z tych skał granitowych, bardzo odpornych na różne czynniki, tak? Tutaj też jako przykład w przyrodzie występujący, a w budownictwie już powiedzieliśmy, że element budowlany, też dekoracyjny, tak? Płyty, kostki brukowe, czy właśnie płyty nagrobne, jak najbardziej z granitu mogą być wykonane. Jak widzimy, tutaj też możemy zobaczyć gołym okiem, że różne kolory tych minerałów występują i ciemniejsze, i jaśniejsze. Kolorowy ten tutaj granit, bo tam są różne minerały. Bo są różne minerały. To nie jest z jednego tylko zbudowanego, tylko właśnie z kilku. Czyli mamy granit. Taką skałą litą będzie też piaskowiec. Piaskowiec to, słuchajcie, nic innego jak skała, która powstała z zespolenia, takich mocno znowu zespolonych, ziarenek piasku, o którym powiemy sobie trochę później, tak? Czyli takie ziarenka piasku zespolone dały nam piaskowiec, czyli skałę, jak już widzimy, litą. I jak znowu na mapie wskazane... Czyli jak się tak bardzo mocno złączą... W ziarenka piasku, to powstanie piaskowiec. Tak, oczywiście to się dzieje pod wpływem specjalnych procesów, tak, o których dzisiaj akurat już nie wspominam. Złoża, słuchajcie, piaskowca, jak widać w Polsce też mamy. Piaskowiec kwarcowy, najczęściej się o nim mówi, czyli tutaj mamy ten minerał kwarc, o którym mówiłam, często właśnie barwy białej, czasami też żółtej, w zależności jaki mamy rodzaj. Południe Polski przede wszystkim. Przede wszystkim, tak, południe Polski, oczywiście tereny, jak widzimy, i góry, i kochani... Bieszczady na przykład... Oczywiście, Bieszczady, ale nie tylko, tak? Jak widzimy ten pas górski. Oczywiście widzimy też tutaj Lubelszczyzna, Roztocze i tereny wyżynne. To też oczywiście mamy. Pamiętajcie, że taki materiał też jest wykorzystywany jako właśnie rzeźbiarski, ścierny, tak? Bo taka charakterystyczna jest jego kropowata powierzchnia. Też w przemyśle ceramicznym, słuchajcie, jak najbardziej występuje też jako, może być dekoracja, tak? Także piaskowiec jak najbardziej występujący, a w naturze, w przyrodzie, jak sobie pójdziemy na wycieczkę Góry Stołowe zobaczyć i wdrapiemy się na Szczeliniec Wielki, czyli ten najwyższy szczyt, no to się okaże, że właśnie też piaskowiec będzie występował tutaj na szczytach tych właśnie gór. Także też zachęcam do tego, żeby obserwować, jak gdzieś idziemy, co tam pod naszymi nogami często ciekawego geograficznego się też znajduje. No i idziemy do ostatniej skały, wapień. O tym wapień, nie wapń przy okazji, tac? To nie to samo. Budulec naszych kości, wapń to nie wapień, skała występująca w przyrodzie. Ważna uwaga! Ważna uwaga! O tej skale mówiliśmy przy okazji tematu Jura Krakowsko-Częstochowska, wyżyna, tak? Skała, która jak widać przede wszystkim tutaj tereny wyżyny, właśnie obszar wyżyny krakowsko-częstochowskiej, wapień, który jest odsłonięty. Słuchajcie, z takich szkieletów organizmów w ogóle powstał, tutaj bardzo ładnie to widać, tak? Które kiedyś nam żyły w istniejących niegdyś w ogóle morzach.
I oczywiście u nas występują na obszarze Gór Świętokrzyskich, tutaj Wyżyny, ale także jak widzimy Lubelszczyzna, Roztocze, czy nawet tutaj Tatry i inne góry też występuje. Pamiętajmy, że możemy je podziwiać właśnie będąc znowu na wycieczce jakiejś, czy to szkolnej, czy to bardziej prywatnej. Dolina Prądnika, czyli obszar, gdzie mamy Ojcowski Park Narodowy, to jest właśnie obszar tej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie te skały nam się odsłaniają w powierzchni, jak widać. Ale wykorzystujemy w ogóle ten wapień też znowu w budownictwie, ale też w różnych innych momentach i miejscach. Na przykład zastosowanie może być jako materiał budowlany, tu widać, tak, na ścianie w murach Jasnej Góry. Często występuje, jak jest właśnie powszechnie gdzieś odsłonięty, czy na przykład zamków różnych, jak ogrodzieniec, tak, czy nawet zwykłych domów, no, słuchajcie, mieszkanych. No właśnie, bo tutaj są zwykłe cegły, zobaczcie, ale no tam dalej jest starszy pewnie mur, właśnie zrobiony z tych takich, nie wiem, jak to nazwać, takich kostek. Takich kostek wypiennych. Może tak i właśnie. Jak chcą filmy oglądać albo na przykład odwiedzać jakiś zamek, to często są już nie zbudowane z takich cegieł zwykłych, tylko no właśnie. Z właśnie brył i na przykład tutaj wapiennych. No i tak możemy przy okazji zaobserwować, gdzie te właśnie skały mają też swoje zastosowanie. No i kochani, druga grupa skał, będą też skały zwięzłe, jak na przykład glina, ale w ogóle skały zwięzłe, czyli minerały są ze sobą, słuchajcie, zespolone, ale słabo, można je teraz tak kruszyć w dłoni, tak, można pod wpływem wody ugniatać, tak jak znana plastelina, którą się często bawimy. Ale plastelina nie jest skała, tylko przypomina glina. Przykładem takim, że jest taka plastyczna i tak glina się też zachowuje, że moglibyśmy z niej coś ulepić, tak, zresztą przecież glina wykorzystywana jest, słuchajcie, ceramika od dawien, dawien czasów, przecież narzędzia z tego powstają, ale nie tylko, różnego rodzaju wyroby, na przykład może być taka soliczka wyrobem glinianym, my akurat mamy taką śmieszną, nawiązującą, tak, do Ferduś, naszego... zobacz, ta soliczka wygląda jak ty! Taki Ferduś nasz, no właśnie. No, widzisz, Iluszek jest tam znany, nawet soliczki robią na moją część. Także słuchajcie... Ale też kubki są takie ceramiczne, talerzyki. Oczywiście. Tak, ważne, by pamiętać, że te skały zwięzłe, średnica tych minerałów jest mniejsza niż 1/10 mm, także to też jest taka informacja rozróżniająca dla tych bardziej wtajemniczonych. No i oczywiście glina, bardzo znany materiał. A gdzieś czasami błocko to się trafia, glina taka. O, no oczywiście znajdziemy też pod powierzchnią. Jak widać, słuchajcie... To się robi chyba jakiś garnek albo kubek? Tak, tu chciałam pokazać tę ceramikę, a poza tym tutaj też widać rozproszenie, tak? Glina no, występuje jak najbardziej związana też ze zlodowaceniem na terenie naszego kraju, które kiedyś była. Drugą taką skałą jest les, to już też powspominali. Na terenach, zobaczcie, taka żółtawa przede wszystkim skała. Na terenach tutaj oczywiście Wyżyn, też Wyżyny Lubelskiej, Wyżyn Polskiej, w ogóle Roztocze przede wszystkim, ale to jest bardzo atrakcyjny region, tam gdzie te lesy występują, bo w nich właśnie tworzą się bardzo głębokie takie doliny suche, powszechnie nazywane właśnie wąwozami. Tutaj macie przykłady takich wąwozów, które możemy zobaczyć. No właśnie, tam też jest trochę więcej na ten temat. Także, kochani, bardzo ważna też skała i tutaj na przykład wykorzystywana też do produkcji cegieł, różnych materiałów i jak tu widzimy też takie właśnie wyrobisko, gdzie ten żółty kolor jest też widoczny tego lesu. Czyli znowu skała zwięzła, która jest taka bardziej tutaj też plastyczna, tak? I właśnie... Jak się zrobi z niej cegłę, to już jest twarda. No jak się zrobi cegłę, to oczywiście. To nie ulega wątpliwości. I mamy, słuchajcie, ostatnią grupę, tak sobie przewędrowaliśmy, skały luźne. To znaczy, że ziarna minerałów są tak luźne, słuchajcie, że w zasadzie nie są ze sobą zespolone. I to można łatwo zauważyć, jak sobie weźmiemy taki piasek, jakikolwiek. Tu akurat a, fajna lekcja, się dużo dzieje dzisiaj. Dzisiaj się dużo dzieje. Zobaczcie, niezespolone przelatują mi przez palce, tak? Ziarenka piasku. Chyba każdy widział piasek, co? Myślę, że chyba każdy. Rozpad właśnie takiej skały litej na te okruchy, a okruchy potem rozpadają się nawet na minerały. Bardzo ważne, że piasek, średnica tych właśnie ziarenek nie przekracza nam 2 mm, jak widać, malutkie zresztą. Najczęściej taka skała właśnie osadowa, no i najczęściej mamy tutaj zbudowany ten piasek właśnie z kwarcu, tak? To już o tym też mówiliśmy, tak jak mówiliśmy przy piaskowcu. I musimy pamiętać, że w przyrodzie, słuchajcie, pod wpływem działania wody i wiatru, piasek tworzy nam formy takie akumulacyjne i to będą właśnie wydmy. Zresztą też możemy je zobaczyć w Polsce, i wybierając się
też mamy lekcję o Słowińskim. Oczywiście, tak. Wybrzeżu Słowińskim. Wybrzeżu Słowińskim i tutaj w tym Parku Narodowym też możemy obserwować. Wykorzystywany, słuchajcie, piasek też jest bardzo mocno, bo w takich zakładach jak huty, w wyniku tam różnych procesów, słuchajcie, z piasku między innymi powstaje nam szkło, czyli taka szklanka, którą dzisiaj sobie trzymam, to też jest efekt właśnie wykorzystania piasku. Szkło jest z piasku robione? No słuchajcie, się zawsze zastanawiałam. No, skąd się bierze szkło? Do tego, kochani, oczywiście różnego rodzaju ozdoby, dekoracje, jak na przykład świąteczne mamy, tak? I na choinki zawieszamy bombki. No, ale bombki pamiętajmy, też są ze szkła. Tak, że składnikiem właśnie betonu też jest często właśnie piasek. No, ale chciałam zauważyć, zobaczcie, u nas w klasie to wszystko albo nawiązuje do świnek, albo do geografii. A tutaj szkoleczka. Wiadomo, że tak musi być, nie? Tak. I ostatnią takim przykładem skały właśnie luźnej będzie żwir, gdzie tutaj średnica tych, słuchajcie, minerałów już będzie większa, bo do kilku centymetrów nam tutaj urasta. Też oczywiście jest to okruchowa taka skała, słuchajcie, osadowa, oczywiście luźna, tak? Różne, zobaczcie, minerały, które też widać. Chciałem powiedzieć takie kamyczki, takie... ale zaraz powiesz, że się mówi skałki. No właśnie. No. I występuje, jak widzimy, też powszechnie żwir na całym kraju, też zwłaszcza tutaj na północy, jak widzimy Polski, tak? I musimy powiedzieć, że takim przykładem właśnie takiego obtoczonego żwiru będą otoczaki, czyli one są wygładzone, jak widzimy, zaokrąglone podczas transportu przez wodę. Tutaj bardzo ważna uwaga. Czyli takie zaokrąglone tutaj. Tak, takie kamyczki. Słuchajcie, ocierają się właśnie o siebie w wyniku tego właśnie transportu i od zbiornika, stąd właśnie są takie zaokrąglone. I to taka też ciekawostka na koniec. Myślę, że bardzo dużo wiemy, zwłaszcza o tych skałach teraz dzisiaj już, kochani, podziału, tak? Możecie śmiało powiedzieć, że nie wszystkie skały są twarde w przyrodzie. Oczywiście mamy różne rodzaje, tak jak mówiliśmy, i piasku, i wiry, i zobaczcie, dzisiaj były skały lite, i zwięzłe, i nawet te plastyczne, jak właśnie glina, o której mówiliśmy. Także myślę, że temat jak najbardziej zgłębiony i dzisiaj po dzisiejszej lekcji już Was nikt nie zagnie pytaniem, czy wszystkie skały są twarde. No właśnie, a na utrwalenie wiedzy, jak zawsze, mamy dla Was, słuchajcie, zadanie domowe. Tak, zobaczcie, to tym razem przygotowaliśmy. Takie praktyczne zadanie, bym powiedział. Chciała pomóc nam rozpoznać skały lub produkty wykonane z następujących skał. Tutaj te, o których mówiliśmy, są wymienione, granit, piaskowiec i tak dalej. I każdy pasuje tylko do jednego obrazka, słuchajcie. No właśnie, i teraz na przykład jak ja byłam na wycieczce. I zobaczcie, taką tutaj wielką skałę oglądałem, już mówiliśmy o niej kiedyś na lekcji, ale teraz pytanie, jaka to jest skała, słuchajcie. Jak będziecie na wycieczce, żebyście wiedzieli. No ja też byłem na wycieczce o wiele dalej. To jest, słuchajcie, góra Uluru. W Australii? No, jakby ktoś nie wiedział. I teraz pytanie, która z tych skał, co tam były wymienione, tutaj z której skały jest zrobiona ta góra, zobaczcie. O, ja tutaj taki przedmiot, bo też ważne jest, żeby wiedzieć, jak różne przedmioty codziennego użytku, jakie skały są wykorzystywane do ich produkcji. No i tutaj jest taki kubek. Zdradzę, że to nie jest plastikowy, tylko właśnie zrobiony z jakiejś tutaj skały. A ja teraz też mam przedmiot. Też Nasza Pani wspominała, z czego to jest zrobione, jaka skała jest użyta do produkcji takich tutaj bombek. No i piąteczką takie troszkę smutne, bo ja tutaj jestem na cmentarzu i też są takie płyty, też o tym mówiliśmy, jaka tu skała jest wykorzystywana do ich produkcji, słuchajcie. I ostatnie, to są cegły. Słuchajcie, cegły się robi z różnych materiałów, ale właśnie Nasza Pani wspominała, że właśnie jest jeden rodzaj cegieł, który jest zrobiony właśnie z jednej konkretnej skały, która jest właśnie wymieniona w treści zadania. Słuchajcie, odpowiedzi wpisajcie jak zawsze w komentarzach pod tym filmem i na odpowiedzi czekamy może tym razem do niedzieli, do godziny 20. A dzień później podamy prawidłowe rozwiązania w specjalnym filmiku i pozdrowimy wszystkich widzów, którzy rozwiązali zadanie. Także zachęcamy. Także tyle od nas na dzisiaj. Do zobaczenia.